Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Dzisiaj zapraszam na reading vloga. Reading vloga, w którym nie wiem, czy będzie się dużo działo, ale bardzo dużo działo się w moim życiu, ponieważ jak mogliście zauważyć po tych pierwszych przebitkach, przeprowadziłam się z Kielc do Warszawy. Jestem tutaj już miesiąc i naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy w tym czasie robiłam. Bardzo dużo w moim życiu się działo i zmieniało, bo nie była to tylko przeprowadzka, ale też szukanie mieszkania, szukanie pracy, rozpoczęcie nowej pracy, ale też zwiedzanie miasta. Przez ten pierwszy miesiąc, czyli sierpień, udało mi się naprawdę sporo w Warszawie zobaczyć i mam nadzieję, że przebitki właśnie z tych miejsc uda mi się gdzieś Wam tutaj pokazać. A w międzyczasie chciałabym Wam opowiedzieć o książce, którą ostatnio czytałam, a jest to książka Zanim wystygnie kawa. Jeśli chodzi o tę książkę, to ja bardzo, bardzo długo na nią czekałam. Chciałam sobie nawet kupić angielskie wydanie tej książki, ale było bardzo drogie i troszkę szkoda mi było pieniędzy, potem widziałam, że jest na BookBeatie i zastanawiałam się, czy sobie nie założyć tego miesięcznego darmowego konta tylko po to, żeby właśnie tę książkę przesłuchać. Ale zanim się do tego zebrałam, to wydawnictwo Relacja ogłosiło, że tę książkę wydaje w Polsce, także już poczekałam sobie na papierowy polski egzemplarz. Minus, o którym chciałabym tak na samym początku wspomnieć, to jest to, że jest to tłumaczenie tłumaczenia, to znaczy ta książka oryginalnie powstała w języku japońskim, natomiast polska wersja jest tłumaczona z języka angielskiego. Nie jestem fanką takich zabiegów, bo zawsze w tłumaczeniu coś się może zgubić i może być jeszcze ciężej oddać te pewne takie niuanse kulturowe, dlatego to mnie troszkę zasmuciło, natomiast o wrażeniach z samej książki opowiem Wam za chwilę. Wracając jeszcze do Warszawy i do tego, co się w moim życiu działo przez ten miesiąc, no to tak jak wspomniałam, właśnie przeprowadziłam się z Kielc do Warszawy. Była to ciężka przeprawa, ponieważ mamy dosyć mały samochód i ciężko nam było się zabrać ze wszystkim na raz. W miarę możliwości rozdawaliśmy część pudeł rodzinie, bo moja siostra mieszka w Warszawie, mój wujek mieszka w Warszawie, także za każdym razem, kiedy była jakaś okazja, to te pudła podrzucaliśmy, a i tak przez pierwsze 2 tygodnie okazało się, że najważniejsze pudło, w którym były wszystkie takie rzeczy typu sztućce, talerze, kubki, zostały w Kielcach. I mimo tego, że to pudło było podpisane kuchnia pilne, to gdzieś nam się zapodziało i nie udało nam się go przenieść, także przez pierwsze chyba 2 tygodnie w ogóle jedliśmy obiady łyżką taką do nakładania lodów, także było śmiesznie, było zabawnie momentami, ale też na pewno trochę stresująco. W międzyczasie udało nam się zwiedzić kilka muzeów, zobaczyć kilka wystaw, byliśmy m.in. na wystawie inspirowanej książką Niepokój przychodzi o zmierzchu. Ta wystawa chyba dalej jest do zobaczenia i jest ona bardzo dobra, także bardzo Wam polecam. W czwartki, z tego co wiem, są darmowe wejścia do Zachęty, także jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, bo nie wiecie, czy ta wystawa Wam się spodoba, to zachęcam do tego, aby wybrać się właśnie w czwartek, no bo wtedy wejście będzie za darmo. Podobnie zresztą w Muzeum Narodowym, które również udało mi się odwiedzić. Tam z kolei darmowe wejścia są we wtorki i ja bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu zobaczyć najsłynniejszy chyba polski obraz, czyli Bitwę pod Grunwaldem. Nie spodziewałam się nawet, jak ogromny jest to obraz. Zrobił na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie było akurat Stańczyka, również Jana Matejki, ponieważ był na wypożyczeniu w Monachium. Z tego, co wiem, to chyba już wrócił, ale jeszcze nie udało mi się wybrać ponownie, żeby go zobaczyć. Ale na pewno to zrobię, bo to też jest obraz, który bardzo chciałabym zobaczyć. Z takich miejsc, które udało mi się odwiedzić w Warszawie, to jeszcze jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które również zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Muzeum POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich. Czy gdzieś jeszcze byliśmy? Byliśmy kilka razy w takim kinie letnim, plenerowym, raz w Łazienkach, raz w Królikarni, także naprawdę wydaje mi się, że jak na miesiąc to sporo tych wrażeń było i sporo udało nam się zrobić i zobaczyć. A z takich bardziej książkowych rzeczy, to również chciałabym tutaj wspomnieć o tym, że w końcu udało mi się poczuć taką częścią książkowego świata, bo jednak wiecie, w Kielce są małe, w Kielcach nikogo nie ma żadnych takich kulturalnych wydarzeń i raczej nikt tam nigdy nie przyjeżdżał. Natomiast Warszawa to co innego, tutaj też mieszka bardzo dużo osób, które kojarzę właśnie z Instagrama czy z YouTube'a. I udało mi się spotkać z Gabi z kanału Oribani Books. Bardzo doceniam to, że Gabi zaproponowała to spotkanie, bo ja bym się chyba nie odważyła, a to właśnie było takie moje pierwsze typowo książkowo-instagramowe spotkanie i było naprawdę bardzo miło, także mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze kiedyś powtórzyć. A potem, jak już Gabi mnie ośmieliła, to udało mi się również spotkać z Nikolą z kanału Dr. Book, która chyba gdzieś tutaj na przebitkach się pojawi. Byłyśmy razem w księgarni wydawnictwa Czarne, która swoją drogą jest świetna, bardzo polecam, bo tam na dole jest taka ogromna księgarnia, w której są również inne książki, nie tylko wydawnictwo Czarne. A na górze jest kawiarnia, w której można napić się kawy, lemoniady, zjeść jakieś dobre ciasto. Także jest to takie naprawdę bardzo przyjemne książkowe miejsce. Także dziewczyny, jeszcze raz chciałam Wam oficjalnie tutaj na kanale podziękować za te spotkania i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się to powtórzyć. Thank you.
wracając do książki, zanim wystygnie kawa, to zacznę może od nakreślenia fabuły. To jest książka, w której tak naprawdę głównym bohaterem jest kawiarnia. Kawiarnia, która znajduje się w podziemiach, w piwnicy, więc nie jest to jakieś bardzo popularne miejsce. Bardzo kameralne, prowadzone chyba tak rodzinnie, tak naprawdę od pokoleń, w którym jest tam zaledwie kilka stolików. Bardzo mało osób w każdym razie zmieści się w środku. Ale jeden z tych stolików jest niezwykły, ponieważ siadając przy jednym z nich i pijąc kawę, można się przenieść w przeszłość. Ale te podróże w czasie mają bardzo wiele zasad i jedną z takich najważniejszych zasad jest to, że nawet jeżeli my coś zmienimy w tej przeszłości, jeżeli zrobimy coś takiego, co teoretycznie powinno mieć ogromne znaczenie, to teraźniejszość się nie zmieni. Wydarzenia dalej potoczą się tak, że i tak wszystko doprowadzi do takiej wersji teraźniejszości, jaka jest obecnie, więc przenosząc się w przeszłość, nie ma się absolutnie żadnego wpływu na przyszłość. Także już na samym początku zaciekawiło mnie to, dlaczego właściwie bohaterowie chcą się w tę przeszłość przenieść, skoro wiedzą, że nic nie mogą zrobić, nie mogą niczego naprawić, nie mogą nikomu pomóc, bo i tak wszystko potoczy się tak, jak się potoczyło. No ale okazało się, że motywacje są naprawdę różne. Kolejną ważną zasadą jest to, że trzeba wrócić do teraźniejszości, zanim wystygnie kawa. Kelnerka nalewa nam kawy i mamy tylko tyle czasu, dopóki ta kawa nie wystygnie, w dodatku musimy ją wypić w całości. I co ważne również, nie możemy ruszyć się z miejsca, na którym siedzimy, to znaczy musimy być cały czas przy tym samym stoliku. Całość podzielona jest na takie cztery główne rozdziały. W zasadzie są to cztery, można powiedzieć, osobne opowiadania, bo chociaż one wszystkie mają ten punkt wspólny w postaci kawiarni i tego przenoszenia się w czasie, to jednak te historie są całkowicie odrębne. W pierwszej historii poznajemy kobietę, która rozstała się z chłopakiem, ponieważ on wyjechał do Stanów Zjednoczonych i chce właśnie wrócić do przeszłości po to, by jeszcze raz z nim porozmawiać, jeszcze raz się z nim zobaczyć. W drugim opowiadaniu poznajemy już takie starsze małżeństwo, gdzie mąż cierpi na Alzheimera, zaczyna całkowicie tracić pamięć i tracić jakby poczucie właśnie teraźniejszości, no i żona chce się przenieść w przeszłość po to, aby jeszcze raz z tym mężem porozmawiać w momencie, kiedy on jest tak naprawdę świadomy i ta pamięć nie zanika. W kolejnym opowiadaniu mamy historię dwóch sióstr, które nie miały ze sobą najlepszej relacji, natomiast jedna z nich próbuje to naprawić właśnie tym powrotem w przeszłość, a ostatnie opowiadanie to jest taki troszkę, można powiedzieć, plot twist i jednocześnie takie opowiadanie bardzo dobrze zamykające całą tę historię, ponieważ jedna z głównych bohaterek, to znaczy jedna z osób pracujących w tej restauracji, również postanawia skorzystać z tego stolika po to, żeby sprawdzić coś, co się wydarzyło. Tutaj też nie chcę Wam za dużo zdradzać, bo jest to według mnie najbardziej zaskakujące, a jednocześnie najlepsze opowiadanie. Także zdecydowanie to ostatnie dotyczące właśnie jednej z głównych bohaterek, z pracownic kawiarni, podobało mi się najbardziej. Całość jest taka bardzo delikatna, bardzo oniryczna. To jest taka typowo japońska książka. Ja mam z nimi troszkę problem, bo one zwykle do mnie nie trafiają. Ale myślę, że na przykład jeżeli zachwyciło Was Ukochanie równania profesora, to ta książka ma również sporą szansę, żeby Wam się spodobać, bo to jest podobny klimat, podobny sposób prowadzenia narracji, podobny sposób budowania atmosfery właśnie. To jest bardzo przyjemna, bardzo ładna, bardzo taka miła do czytania książka. Dla mnie nie jest to może nic rewelacyjnego, ale to właśnie dlatego, że ja mam jakiś taki osobisty problem z literaturą japońską. Nie jest to typ literatury, który do mnie przemawia. Ja wolę takie bardziej surowe, troszkę może bardziej brutalne, naturalistyczne opisy. Tutaj tego zdecydowanie nie ma, ale to nie zmienia faktu, że czytałeś tę książkę naprawdę bardzo przyjemnie i na pewno nie żałuję czasu, który przy niej spędziłam, bo byłam jej bardzo ciekawa i bardzo, bardzo podoba mi się właśnie ten pomysł na fabułę a propos przenoszenia się w czasie, ale jednocześnie nie mając wpływu na teraźniejszość i to, z jakich powodów właśnie ludzie postanawiali to zrobić. Także dla mnie jest pomysł świetny i realizacja też jest dobra, tylko po prostu trzeba lubić ten japoński klimat. On jest bardzo specyficzny i jeżeli przeczytaliście kilka japońskich książek, to pewnie wiecie, o czym mówię. Dla mnie bez zachwytów na pewno nie będzie to ulubiona książka roku, ale bardzo się cieszę, że miałam okazję ją przeczytać, bo bardzo miło spędziłam przy niej czas. Cześć, to znowu ja. Troszkę już minęło od momentu, kiedy tego vloga nagrywałam i chciałabym go w końcu zmontować, opublikować. On nie jest jakiś bardzo długi, natomiast myślę, że fajnie podsumowuje to, co się w moim życiu ostatnio działo, całą tę przeprowadzkę do Warszawy. Także postanowiłam właśnie go opublikować. Brakuje mi tylko zakończenia, które właśnie chciałabym nagrać teraz, także mam nadzieję, że ten vlog, mimo tego, że jest dosyć krótki i w zasadzie opowiada tylko o jednej książce i to też wydaje mi się, że tak mało szczegółowo, to, że mimo wszystko Wam się spodobał, jest tutaj sporo przebitek z różnych miejsc w Warszawie, z Muzeum Polin, ale też na przykład z ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest bardzo długa nazwa i musiałam się skupić, żeby to na pewno poprawnie powiedzieć. No ale też właśnie na przykład z centrum Warszawy, także mam nadzieję, że takie przebitki Wam się spodobają. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego vloga do końca i mam nadzieję, że uda mi się też nagrać jakiegoś nowego w najbliższym czasie, już takiego bardziej skupionego na książkach i czytaniu. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!